Cześć! Dzisiaj przygotowałam dla Was przepis na tartę śliwkową. W związku z tym, że mamy sezon na śliwki, stwierdziłam, że to będzie dobry moment, żeby je wykorzystać. Zapraszam! Tu mam przygotowaną formę, już wcześniej wyłożoną ciastem kruchym. Przepis na ciasto kruche znajdziecie w linku na dole, tam będzie podany. Także taką schłodzoną formę z ciastem kruchym wsadzam do nagrzanego piekarnika na 180 stopni na około 15 minut. W czasie, gdy nasze ciasto jest w piekarniku, przygotujemy sobie śliwki. Będziemy je odpestkowywać. Ilość dostosujcie po prostu do wielkości swojej formy. Ja po prostu robię to na oko. Te śliwki, których nie użyję do ciasta, po prostu je zjem. Więc nie powiem Wam, jaka to jest wielkość. Śliwki możemy sobie pokroić w takie ćwiarteczki. Tutaj mamy cukier waniliowy, naturalny, do którego przepis znajdziecie również w linku na dole. Dodajemy dwie łyżki takiego cukru. Cynamon, jedna łyżeczka, może nie cała, tak 3/4 łyżeczki i łyżeczkę skrobi ziemniaczanej. Skrobia ziemniaczana spowoduje nam to, że jeżeli śliwki puszczą nam sok, to one zamienią się w sos. Wszystko mieszamy razem. Śliwki mamy gotowe. Idziemy po nasze ciasto, które już jest gotowe. Ciasto mamy wyjęte z pieca. Ciasto mamy jeszcze ciepłe, natomiast spokojnie możemy wykładać już na nie śliwki. Podoba Wam się mój kanał, koniecznie go subskrybujcie. Będzie tutaj się pojawiało bardzo, bardzo dużo nowych, fajnych filmów. Tak samo jak u moich kolegów z Tuby Smaku. Subskrybujcie innych kucharzy, oni pokażą Wam te wytrawne, kuchenne przepisy. Ja będę się skupiała na tych słodkich. Także piszcie mi koniecznie w komentarzach, ja je czytam i później wybieram z tego przepisy na swoje nowe filmy. Odstawiamy sobie tartę ze śliwkami na boczek. Tutaj mam płat ciasta kruchego. Z niego będziemy robić kratkę. Obsypujemy sobie stolnicę mąką. Rozwałkuję sobie ciasto kruche. I nożykiem będziemy wycinać paseczki. Pokażę Wam fajny sposób na szybkie przełożenie kratki na ciasto. Będę ją robić tutaj na takim spodzie od formy. Zrobię ją i później przełożę na ciasto. To jest super przepis, który mi pokazał Szymuś z programu Bake Offa. Pozdrawiam Szymka. Już Wam pokazuję, jak to Szymek robi. Mamy nasz sweterek na ciasto gotowy. Możecie sobie brzegi teraz poobcinać. Teraz cały trik polega na tym, żeby tą kratkę przełożyć na ciasto. No to... No, Szymek nie będzie ze mnie dumny, wszystko mi się rozwaliło. Cała kratka mi się rozwaliła. No wiadomo, w kuchni się dzieją różne dziwne rzeczy. Nie zawsze musi być perfekcyjnie, co nie? Też tak myślę. Przycinamy sobie boczki, dociskamy sobie te boczki z kratki. W miseczce mam zmieszane żółtko razem z dwoma łyżkami mleka. To posłuży nam do tego, żeby posmarować kratkę, żeby była piękna i błyszcząca po upieczeniu. Ale jak to w kuchni bywa, gdzieś zapodziałam mój pędzelek, więc zrobię to łyżeczką. Ja to spróbuję sobie tutaj jakoś poradzić. Kobieta zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie. Kratka jest już posmarowana. Ciasto ląduje teraz w piekarniku nagrzanym do 200 stopni, grzanie góra-dół, tak 15-20 minut. Musicie obserwować do złotego koloru. Tartę mamy upieczoną. Jest pięknie zarumieniona z wierzchu, także ja poczekam, aż ostygnie i zabieram się za degustację, już nie mogę się doczekać. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co mam następnego dla Was przygotować. Do zobaczenia przy kolejnych filmikach. Cześć!